Krajobraz okolic Tykocina jest pełen uroku niezależnie od pogody, a samo miasto jest senne i ciche. Na drugim brzegu Narwi stoi zamek, rozbudowany na jedną z głównych twierdz Rzeczpospolitej za panowania Zygmunta Augusta. Miejsce, na którym stoi, promieniuje silną energią. W medytacjach pojawia się wizerunek krzyża egipskiego. Leszek Matela, polski geomanta, stwierdził, że przechodzi tędy jedna z linii geomantycznych z Wielkiej Piramidy w Gizie. Gdy słońce mocniej przygrzeje, Narwiański Park Narodowy stanie się bardziej kolorowy i radosny. Natura pomaluje łąki zielenią, obdarzy je kwiatami. Wody rozlewiska zamienią się w lustra, odbijając piękno krajobrazu. Przylecą tu na swoje poranne pogawędki, żurawie, błotniak stawowy i setki batalionów w swym wiosennym przelocie. Odżyje objęty ścisłą ochroną grzybień biały, grążel żółty i irys syberyjski. Mnóstwo tu zakoli i miejsc z zastoinami. Rzeka tworzy rozwidlenia i łachy. Część wód nie płynie siecią widocznych korytarzy, lecz przepływa pod zwartymi masami szuwarów, tworzących jakby dach nad podziemnymi strumieniami. Widząc Dolinę Narwi, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ma przed sobą coś wyjątkowego. Rzekę, która w Europie nie ma swojego odpowiednika. Odróżnia ją bowiem od innych osobliwy wodny labirynt. Nie jeden turysta płynął nie tam, gdzie chciał, tylko tam, gdzie chciała rzeka. Nawet miejscowi poruszający się po wodzie na swoich pychówkach oznaczają drogę, przywiązując kolorowe wstążki do trzciny. Niezależnie od wieku, chętnie podziwiamy otaczający nas świat przyrody. Jednak nie każde ludzkie oko potrafi przeniknąć do głębi Królestwo flory i fauny. Do mistrzów sztuki podpatrywania przyrody jeszcze w dobie filmów czarno-białych należał Włodzimierz Puchalski. Stał się dla innych filmowców wzorcem godnym naśladowania. Zauroczony rozlewiskami Narwi, aby być bliżej rzeki, zakupił chatę we wsi Morusy koło Tykocina. Niedawno jego imieniem nazwano odcinek drogi od Alumnatu do zamku, czyli most na Narwi i część grobli. Puchalski najbardziej lubił ptaki, o których mówił rozśpiewane klejnoty naszej przyrody. Zmarł w Arktyce podczas pracy nad filmem o pingwinach i został pochowany na lodowcu, który nazwano jego imieniem. Okolice Tykocina łączą ze sobą piękno przyrody i architektury. Sam Tykocin to perła baroku, miejsce spotkania kultury polskiej i żydowskiej. Za czasów Zygmunta Augusta miejscowa gmina żydowska należała do najbogatszych w Koronie. Była drugą po krakowskim Kazimierzu. Synagoga wygląda tak, jakby za chwilę miały odbyć się modły. Po środku murowana bima, w której czyta się Torę. Wokół pulpity z modlitewnikami. Trzy razy do roku przyjeżdżają tu rabini, aby się modlić. Jesienią obchodzą Sukot na pamiątkę wyprowadzenia ludu żydowskiego z niewoli egipskiej. W grudniu jest to święto świec, nazywane Chanuka, a w styczniu święto Purim, które przypomina o ocaleniu narodu żydowskiego z rąk okrutnego Hamana, namiestnika perskiego. Synagogę wybudowano w miejscu mocy,
Układ energii ziemskich i kosmicznych sprzyja ludziom przebywającym we wnętrzu zarówno pod względem zdrowotnym, jak i emocjonalnym. Łatwiej tu o wyciszenie się i wewnętrzne skupienie. Przyleciały już pierwsze pary bocianów, choć na dworze ziąb, a w nocy przymrozki. Znalazły swoje miejsca w kolonii Pętowo, europejskiej wsi bociani, która leży niedaleko Tykocina. Będą chciały jak najszybciej wyprowadzić lęgi, aby dać pisklętom szansę na dłuższe ćwiczenia w lataniu. Warto tu przyjechać i zobaczyć, jak młode bociany stracą swój pierwszy biały puch i opierzą się na wzór rodziców. I będą z zapałem próbować swoich skrzydeł. Każdy przecież dzień zbliża je do chwili, w której będą musiały wraz z rodzicami odlecieć. A droga długa, bo aż do Afryki. Nie będą lecieć na skróty przez morze, ale dłuższą drogą nad lądem, wykorzystując ciepłe, wznoszące prądy konwekcyjne, dzięki którym bez pracy skrzydeł pokonają wiele kilometrów. Wspomniany wcześniej Leszek Matela odkrył też, że linie geomantyczne łączą Kościół Świętej Trójcy z zamkiem. W latach 60. ubiegłego wieku syn kościelnego wraz z kolegą zaopatrzyli się w liny i latarki i weszli do podziemi świątyni. Rozwijając sznury w celu bezpiecznego powrotu, doszli do rozwidlenia korytarza. Na końcu jednego z nich znaleźli drzwi, przez szpary w nich zobaczyli trumny. Drugi tunel pod dużym kątem schodził w dół, był przysypany i wyglądało, że prowadził do zamku. Z pomiaru lin wynikało, że chłopcy byli już kilka metrów pod dnem rzeki. W czasie robót po drugiej stronie koparki odkryły sklepienia w kształcie łuku, co potwierdzałoby połączenie obydwu budowli nie tylko linią geomantyczną. Opuszczam to miasteczko, w pamięci pozostają piaszczyste i brukowane ulice, które wraz z starymi domami tworzą miły klimat.